Polskie Radio Euro. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. Dzisiaj przychodzi Koman do Kosiorka. Dorota Koman, czyli przyjaciel książki. Dobry wieczór, Dorota. Dobry wieczór, macham ci, macham, jesteś gdzieś daleko. No właśnie, ja mogę cię podglądać na stronie, ale ty mnie nie, bo ja się dzisiaj zakonspirowałem w studiu na południu Polski. Przejeżdżałem przez rozmaite mosty kolejowe i patrzyłem na to, jak się woda rozlewa. Wiem, że ludzie, nawet moi bliscy, musieli się w kilku miejscach albo pownosić na wyższe piętra, albo w ogóle ewakuować, więc no, niebezpiecznie w kraju. Zobacz, jeden z naszych słuchaczy, jeszcze nie zaczęliśmy, już napisał: witam, jestem zawiedziony, że nie mogłem dotrzeć na targi książki przez powódź, a tak się już cieszyłem, że zobaczę kilku ciekawych autorów książek. Czy moglibyście mi coś powiedzieć na temat książek kryminałowych? Powódź rzeczywiście, no powódź, która zagroziła też Warszawie. W pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy wieść książek i różnych innych rzeczy z tej Saskiej Kępy do pałacu, żeby je ocalić. No, rozumiem, że impreza w Pałacu Kultury i Nauki, czyli 55. Międzynarodowe Targi Książki, niezagrożona i nie będzie trzeba wjeżdżać na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, żeby ustrzec się przed wodą. No, ale słyszałem, że impreza fantastyczna i całe tłumy ludzi już się przewaliły. Ars Fantastica tak się cudownie zaczęła. Tak, to znaczy, wiesz, my wiemy, że tłumy największe będą jutro, bo tak jest zawsze, ale moje zaskoczenie, że o godzinie 16, kiedy wiesz doskonale, że Warszawa po prostu pracuje, o 16 zastanawiałam się, jaki sens ma rozpoczynanie, no ale z drugiej strony tak wielu autorów zostało zaproszonych na tę imprezę, że musieliśmy zacząć w piątek dość wcześniej. Wyobraź sobie, że o 16 na pierwszym panelu były wypełnione wszystkie miejsca, a po 15 minutach, kiedy znów tam zajrzałam, bo ja, wiesz, muszę być w 15 miejscach jednocześnie, no bo tutaj salonik chopinowski przepiękny, patrzysz z przyjemnością na osoby, które słuchają w tym czasie profesora Andrzeja Jasińskiego, który jest przewodniczącym jury konkursu chopinowskiego, opowiada o tym, w jakich warunkach, jak niezwykle się w tym roku odbywały eliminacje, bo była chmura i wiesz, przyjeżdżali, ewentualnie nie dojeżdżali. Raz było trzech kandydatów, a jak chmura odeszła, to i po 30 dziennie. No i wracam na ten Ars Fantastica, tam już ludzie siedzą na parapetach, na podłodze, podpierają kolumny. Obok jest kawiarenka Time for Fantasy i w kawiarence też już tak zza stołów, wiesz, wyglądają. Najważniejsze, że słychać, to bardzo miłe i rzeczywiście i na spotkaniach z autorami, i na panelach dyskusyjnych, między innymi o genetyce, w literaturze fantasy, rzeczywiście ogromne zainteresowanie. Salonik chopinowski pełny. Świetnie było, bo powiedziałaś o tłumach, więc dużo bardzo dzieci było w czwartek i piątek. To też cudne. Na Wyspach Leonarda, Wyspy Leonarda, Akademia Dzieci Ciekawych Wszystkiego. I przychodziły dzieci, które rysowały Chopina, słuchały o Chopinie, bawiły się, grały. Dużo obok mogły posłuchać Chopina w świetnych wykonaniach, z takiego fortepianu, który odtwarza nagrania. Słuchaj, fantastycznie, wiesz? Fantastycznie. Bo jak wiesz, wczorajszy dzień był tym dniem tak zwanym zamkniętym, czyli dniem, kiedy przychodzą bibliotekarze, księgarze, cała branża, a z drugiej strony właśnie przychodzą dzieciaki, wiesz, przedszkola i trochę większe dzieci. No po prostu fantastycznie. A dziś już bardzo poważnie. Salonik i poważne rozmowy. Co pół godziny kolejny gość w saloniku. Targi potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest patronem targów książki, a my byliśmy tam dzisiaj z naszym mikrofonem. Wybrała się do Pałacu Kultury i Nauki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, żeby zabrać was chociaż na chwilę, żebyście poczuli tamtą atmosferę. Artur Szklender, jestem zastępcą dyrektora do spraw nauki i wydawnictw w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Jest to stoisko poświęcone Fryderykowi Chopinowi i założenie całej tej części targów jest takie, żeby z różnej strony, za pomocą różnych mediów, do każdego zwiedzającego trafić z tym przesłaniem, że po pierwsze mamy żałż chopinowski, a po drugie, że twórczość Chopina jest warta zainteresowania. Są tutaj książki, są tutaj grafiki. Są płyty, są audiobooki.
jest fortepian. Jest to fortepian, który ma tę niezwykłą właściwość, że jest to tak naprawdę współczesna pianola. Fortepian, na którym można zarejestrować prawdziwe, żywe wykonanie. I ów fortepian jako instrument, nie elektroniczny, tylko instrument akustyczny, odtwarza to wykonanie. Jest to instrument, który po prostu gra sam, klawisze grają same. Słyszałem nawet takie opinie, że wygląda to jakby duch Chopina gra, siedział przy tym instrumencie i właśnie poruszał klawisze. Jestem bibliotekarzem i przyjechałam tutaj jako delegacja, ale sama chciałam też zobaczyć, jakie są nowości wydawnicze i popatrzeć, może spotkać się ze znanymi autorami. Akurat spotkałam panią Tyszkiewicz. Jeżeli się gromadzą ludzie, którzy są zainteresowani, wyrażają swoje opinie, kupują książki, taki żar serca z tego bije, to jest bardzo pozytywne. Jestem pracownikiem kultury, te kwestie nie są mi obce, także po prostu wypada tutaj być dla każdego, kto ma jakikolwiek związek z książką, z kulturą. No, uważam, że należy tutaj przyjść i po prostu być. Nazywam się Mahmed Kosam, jestem doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim i pracuję w egipskiej ambasadzie. Tak naprawdę po raz pierwszy wystawiamy nasze książki na międzynarodowych targach w Warszawie. W tym roku przywieźliśmy same arabskie książki, z których ponad połowa dotyczy starożytnego Egiptu, starożytnej architektury, wykopalisk, pomników. Oprócz tego mamy książki naszego noblisty z 1988 roku, Nagiba Mahfouza, a także trochę powieści o słynnych aktorach, miejscach, o polityce międzynarodowej i o wschodnich orientalnych instrumentach muzycznych. Wszystko to, aby pokazać Polakom egipską cywilizację, więc zapraszam serdecznie na nasze stoisko. Anna Iwaszkiewicz, wydawnictwo Czarne. W tym roku przygotowaliśmy dwie nowości takie prosto na targi, jeszcze ich w księgarniach może nie być. Jest to wielki bazar kolejowy Pola Teru, który otwiera naszą nową serię Orient Express oraz najnowsza książka dobrze znanego autora Karla Markusa Gaussa, Mieszkańcy z Roany odchodzą pogodnie. Obie te książki jakby są bardziej dla wielbicieli literatury faktu. Gauss jak zwykle w podróży poszukując mniejszości zapomnianych w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast Wielki Bazar Kolejowy to klasyka literatury podróżniczej. Autor w latach 70. wybrał się w podróż z Londynu do Japonii przez całą Azję pociągami wyłącznie. Na targach również w sobotę i w niedzielę mamy liczne spotkania z autorami, gdzie będzie można zdobyć autograf. Będzie pan Mariusz Szczygieł, Krzysztof Warka i Michael Moran, autor książki Kraj z Księżyca, to w sobotę. Natomiast w niedzielę Wojciech Górecki, Wojciech Tochman, Jacek Hugo-Bader. Anna Brzezińska, Agencja Wydawnicza Runa. Po przerwie 4-letniej planujemy w tym roku również cykl paneli poświęconej niezwykle popularnemu gatunkowi literatury, czyli literaturze fantastycznej. Chcemy tutaj połączyć panele dyskusyjne ze spotkaniami autorskimi, z podpisywaniem książek, z bezpośrednim kontaktem z czytelnikami, którzy, muszę tutaj dodać, ogromnie cenią tego typu spotkania. Będziemy rozmawiali o niesamowicie popularnym ostatnio nurcie w literaturze, czyli rozmaitym wampiryzmie i całej literaturze New Romance. Będziemy mówili o rzeczach bardziej poważnych również, mianowicie o granicach człowieczeństwa i transhumanizmie, o różnicy pomiędzy człowiekiem a maszyną, o granicach życia, które zaczynają nam się we współczesnym świecie zacierać. Będziemy mówili o różnicach pomiędzy magią a technologią, ponieważ wraz z zaawansowaniem technologicznym świata różnice te dla zwyczajnego obserwatora mogą się momentami zacierać. Będziemy również mówili o ewolucji polskiej fantastyki, a także o nowym patriotyzmie, czyli zmienianiu przyszłości, zmienianiu wojny w zabawę, eksponowaniu tej tematyki w literaturze, również w rozmaitych właśnie działaniach kultury masowej. Wybieram się na targi książki do Pałacu Kultury jeszcze w niedzielę i mam nadzieję, że chociaż troszkę uszczknę tej atmosfery i będę mógł skorzystać. No i pewnie, jak to zwykle bywa przy targach książki, wyjdę z ciężką torbą i lżejszym portfelem, chociaż to mają targi do siebie, że zawsze można taniej kupić książki, więc to jest też ten dodatkowy zysk i myślę sobie, że na kilka książek więcej w związku z tym mnie stać. A napisał Kluzo... Są przed wakacjami, więc można się zaopatrzyć na wakacje.
No tak sobie to tłumaczymy. Mamy różne racjonalizacje. Kluza napisał, co roku mój kumpel z książki audio był o tej porze na targach, a w tym roku siedzi w firmie w Krakowie. Gdyby nie pompa, mieliby w studio 2 metry wody. Mam nadzieję, że za rok będzie spokojniej, ale tegoroczne targi potrwają jeszcze do niedzieli, więc warto pomyśleć o tym, żeby być może nasze weekendowe trasy przebiegały przez Pałac Kultury. A my, jak to zwykle w naszych audycjach, opowiadamy o książkach i książki przed nami leżą, tak jak zwykle. Powiedz mi, czy jechałeś daleko, daleko z nastrojami kompozytora w fotograficznych obrazach Tomka Sikory? Pytam dlatego, nawiązując do targów, że kiedy wejdziesz do Pałacu Kultury w niedzielę, to zobaczysz na ścianie takie wielkie powiększenie okładki tej książki, w której zakochałam się od pierwszego wejrzenia, w jej urodzie. Potem troszkę zrozumiałam dlaczego, ale wiesz, z miłością jest tak, że nie wszystko można sobie wytłumaczyć tak racjonalnie. Racjonalnie. A niżej w gablotach można obejrzeć te zdjęcia obrazy, fotografie obrazy, które są w albumie, o którym teraz mówię, ale wydrukowane na papierze czerpanym, takie duże powiększenia, z takim żeberkowanym papierem, wiesz, co prawda leży też... wyglądają jak płótno malarskie, bo zresztą tak, te fotografie one są niezwykle malarskie. Tak, z jednej strony to taki Chopin, którego znamy, czyli który zawsze nam się kojarzy, czyli wierzby, ale trochę inne, ale te wierzby, gdzieś ten smutek, ta nostalgia emigranta, tęsknota do kraju, ale też mówimy tutaj o dwóch emigrantach, czyli o emigrancie Chopinie, który tworzył, którego nastroje kształtowała wrażliwość jako muzyka. Z drugiej strony nastroje Tomasza Sikory, który przecież wiele lat był emigrantem, prawda? I to, co się zapamiętuje z kraju. To przeczytam wstęp. On jest króciutki, ale jest bardzo wymowny. Jest fantastycznym wstępem do tej książki. Rok 1968. Po raz pierwszy wyjeżdżam z Polski. Los rzuca mnie od razu w kompletnie baśniowy kraj północnej Afryki, Tunezję. Jestem zafascynowany odkryciem zupełnie innej kultury. Otoczony palmami, ludźmi innego koloru skóry, w białych dżelabijach. Rozgrzany wysoką temperaturą i przesiąknięty pustynnym piaskiem, czuję się odkrywcą nowego kontynentu, zdobywcą nieznanego świata. Rozpiera mnie duma, że doświadczam czegoś, co nie śniło mi się jeszcze miesiąc wcześniej. Po jakimś czasie w płytotece mojej siostry, u której goszczę w Tunisie, natykam się na płytę Chopina. Puszczam ją i jak nigdy przedtem słucham muzyki z ogromnym skupieniem. Bije z niej coś, czego jeszcze długo nie mogłem nazwać. Coś, co dławi w gardle i łapie za serce. Przywołuje zapach znajomych stron. Porusza, odtwarza dźwięki. Kolory, miejsca beztroskiego dzieciństwa i młodości. Czasu odkrywania życia. Dopiero po kilkunastu latach, kiedy znów znajduję się poza ojczyzną, tym razem ze świadomością, że może nigdy nie będzie mi dane do niej powrócić, dociera do mnie, że ta muzyka była przesiąknięta nostalgią. Wspomnienia z dawnych lat związane z Polską przenikają w formie obrazów, w różnym stopniu czytelnych, od prawie kompletnie zamazanych, gdzie ledwie majaczą forma i światło nasycone sielanką, do bardzo realnych drzew jesiennych, wypełnionych barwą, zapachem palonych liści, szumem wiatru, przenikliwym chłodem czy skrzypieniem mroźnego śniegu pod nogami. Dziś jestem znów u korzeni. I tak jak Tomasz Sikora opisuje te zdjęcia, tak należy sobie wyobrazić ten album. Od tych pierwszych zdjęć zimowych, powiedziałbym, że bardzo odważnych, zdjęć nocnych, zimowych, gdzie ledwie zarysowany kontur takich zziębniętych drzew gdzieś na miedzy, przy tej ziemi skutej lodem, czasami widać bardzo długi czas naświetlania, bo przemieszczają się na tych fotografiach gwiazdy, przesuwają się, takie zapatrzenie. I od tej zimy prowadzi nas Tomasz Sikora przez ten chopinowski krajobraz, no właśnie, po te kolorowe
żegnające się z życiem jesienne drzewa. Ale też prowadzi przez polski folklor, popatrz na twarze ludzi, popatrz na ich stroje, popatrz na te cudowne koguty, na bociany, Na stracha na wróble, na kolory pól, prawda? To rzeczywiście niezwykłe i powiedziałam o takim takich uczuciach, które rodzą się, kiedy widzi się tę książkę i na szczęście nie czuję się sentymentalna i rozedrgana, a jeżeli czuję się tak, to w towarzystwie, bowiem Katarzyna Kraszewska pod wpływem oglądania tych obrazów zagrała Chopina i to nagranie, które, jak pisze sama autorka, powstało spontanicznie i chciała wypowiedzieć to, czego nie umiałaby wyrazić słowami, a co tak głęboko mnie poruszyło, to jest jej muzyka na temat tego, jak postrzegał nastroje Chopina Tomasz Sikora i jak próbował zapisać je swoim obiektywem. Ale ten album to nie tylko fotografie, ale również te kalki, które przekładają, oddzielają jeden obraz fotograficzny od drugiego, a na nim profesor Buszewicz umieścił cytaty z listów Chopina. Ja tu wypisałam takie, które mnie najbardziej wzruszyły, bo wiemy, że mamy mało czasu, nie zdążymy tego wszystkiego Państwu opowiedzieć, ale chciałoby się przeczytać właściwie wszystkie te fragmenty, bo to jest też taka podróż literacka, prawda? Wybrane są te absolutne perełki. Mm-hmm. Ja zacząłem zakładać sobie fiszkami te cytaty. Mm-hmm. No i mam w zasadzie, miałem ochotę zaznaczać każdy. No tak właśnie. Fantastyczny jest to dobór. Jestem zawsze jedną nogą u was, drugą nogą w pokoju obok. Albo inny fragment. Dziś wolałbym być w Służewie, jak pisać do Służewa. Czas ucieka, świat mija, śmierć goni. Tak pisał tęskniąc Fryderyk Chopin i kiedy ogląda się tę książkę, po prostu człowiek staje się tą tęsknotą, prawda? To tak przenika, tak wspaniale, tak pięknie. A mnie skojarzyła się ta książka trochę z książką, którą niedawno w czasie Remanentu wspominaliśmy. Mówię tutaj o książce ze zdjęciami Andrzejczuka, Polski znad Narwi. No i stąd tej samej ręki edytorskiej wyszły, bowiem pan profesor Maciej Buszewicz opracował tę książkę. I pomyślałam sobie, cóż za jakie skojarzenie, prawda, kiedy nagle powracamy. Tam też była zapisana nostalgia. Mówisz o nostalgii, ale też i taki cytat z listu do Tytusa Wojciechowskiego z listopada 1829 roku. Młode to, 17 lat, ładne i dali panaż miło było ustawiać paluszki. To jest też ten Chopin, nie tylko tęskniący, ale ten Chopin pełen życia i Chopin dowcipny, prawda? Właśnie, Chopin z charakterem. Ale Chopin bardzo różny jest na tych targach, w bardzo różny sposób prezentowany, to było zresztą słychać w materiale, i w bardzo różnych książkach, bowiem zupełnie inną książką jest książka Elizy Piotrowskiej Fryderyk Chopin i jego świat i również książką, którą po prostu trzeba mieć i trzeba z niej korzystać, bo to bardzo ważne. Bowiem to taka książka przewodnik po miejscach Chopina, ale również tak naprawdę poznajemy dzięki temu życie Chopina, prawda? I właśnie tego Chopina, który, a to się zaprzyjaźnia z Tytusem, zależy, jak to śmiesznie zapisane, a to poznajemy jego bliskich. A to mieszka tu i tam. A to się przeprowadza czasem tylko na drugą stronę ulicy, a to wszystko takie bliskie miejsca, prawda? Poza tym jest to ładnie złożona książka. Ja myślę, że taka bardzo, bardzo przykuwająca uwagę u młodego człowieka. Nie ukrywam, że dla mnie była w kilku momentach odkrywcza, chociaż od pewnego czasu czytam o Chopinie, a mimo to także w książce dla dzieci jest tak bogata warstwa informacyjna. Pełna ciekawostek, ale i rebusów, i takich krateczek, które trzeba wypełnić. I to też fajne, bo są różne, prawda, z jednej strony czytamy różne metody zapamiętywania, z drugiej strony musimy pomyśleć, a ile miał lat wtedy Chopin i tak dalej. Natomiast kapitalnie opracowane jest historycznie. Taki króciusieńki wstęp, gdzie od razu dowiadujesz się, że na przykład nie mógł pojechać do Krakowa, do Torunia czy Poznania, bo byłby to wyjazd za granicę. I mamy rozwiązane, dziecko jest w stanie sobie to wyobrazić, prawda?
I bardzo mi się to podoba, takie usytuowanie, takie przeniesienie w to tło historyczne, świetnie wpisane. No i oczywiście mnóstwo anegdot, bo i filmy opierały się na tych przepięknych anegdotach, choćby z kościoła wizytek. Pamiętasz, kiedy jak zaczął grać, to wszyscy wsłuchując się o mszy zapomnieli. I właśnie, i kościół wizytek, i odwiedzamy, i Belweder, i miejsce, i ukochana Miodowa, i miejsce, skąd odjechał, zresztą też przepięknie sfotografowane przez Tomasza Sikorę, więc te same miejsca na rysunkach, przewodniku i u Tomasza Sikory. Mhm. I powiedz jeszcze o spisie treści, który jest spis treści, który jest klawiaturą, prawda? Tak. Słuchaj, kiedy patrzę na takie książeczki, myślę sobie, że co cudownie, że takie rzeczy się wydaje, bo książka Fryderyk Chopin i jego świat jest taką książką, której nie wahałbym się podarować młodemu człowiekowi, bo myślę sobie, że to jest, ja pamiętam muzykę pana Chopina z lat mojej młodości, może późnej, powiedzmy tak, natomiast takich książek nie było, takich, które odpowiadają wymogom dzisiejszych czasów, czyli migają w nich obrazki, jest tutaj tyle dymków, że zaczynają momentami przypominać komiks, a jednocześnie niczego nie tracą z tej warstwy informacyjnej. Ja naprawdę jestem zachwycony. Również mapą na wklejce, bo ona może nie jednej rodzinie pozwolić fajnie przejść przez śródmieście Warszawy, szukając tych chopinowskich śladów. A jak pięknie można rysować o Chopinie dla dzieci, to zobaczysz, kiedy wejdziesz. Zobaczą Państwo, jeśli zajrzą właśnie na tę część, którą prowadzą Wyspy Leonarda, a tam i rysunki z książki Michała Rusinka, to są rysunki jego siostry Joanny Rusinek, i rysunki Marty Ignerskiej, Chopin spod jej tego takiej rozwichrzonej, pamiętasz, to jest ta ilustratorka, która babcie na drutach rysowała, taka rozwichrzona kreska, i piękne rysunki Beaty Zdęby, dlatego że będzie gościem pani Wanda Chotomska, i w związku z tym jej książka z ilustracjami Beaty Zdęby. I w końcu książka pani Czerwińskiej-Rydel, bardzo piękna, dwie książki, ilustratorem jednej jest Józef Wilkoń, mistrz Wilkoń, taka czarna, takie piękne palce na klawiaturze, takie i drapieżne, i niezwykle takie artystyczne, i Doroty Łoskot-Cichockiej rysunki do drugiej z książek Moja babcia kocha Chopina. I powiem Ci, że kiedy dzieciaki wśród tych ilustracji rysują, to po prostu serce rośnie, bo wiedzą, że nie trzeba na kolanach, trzeba dobrze rysować. Fryderyk Chopin i jego świat Elizy Piotrowskiej, to jest ta książeczka dla młodszych, ale absolutnie do czytania w towarzystwie starszych, i mamy ją dla Was, zatem wykręćcie numer 22 645 2100. Żeby ją dostać, trzeba tylko powiedzieć dobry wieczór Renacie, która będzie odbierać Wasze telefony, ale mamy też dla Was, powiedziałbym, że zestawy multimedialne, bo przygotowaliśmy tam kilkanaście, więc jest sporo szansy na to, żeby powędrowało to właśnie do Twojego domu. Jeżeli wykręcicie 22 645 2100, to macie szansę dostać płytę z muzyką nagraną przez Katarzynę Kraszewską, jej interpretację Chopina, ale również płytę z filmem Tomka Sikory, któremu towarzyszy muzyka w interpretacji Kasi Kraszewskiej, i te cudowne zdjęcia, które są absolutnie cudowne. I wiesz, ja tak opowiadałem komuś przez telefon o tym albumie, i on mówi, a wiesz, Chopina to się tak cepeliowsko pokazuje, takie będą z lipców rejmontowskich te zdjęcia. Mówię, nie, właśnie nie. Zobacz, bo są naprawdę dziełami sztuki. Czasami są absolutnie obrazami. Czasami mam wrażenie, że to jest jakaś podmalówka, ale to jest jednak kunszt fotograficzny Tomka Sikory. Zatem mamy dla Was te multimedialne zestawy. Po nie również dzwońcie, tak jak po Fryderyka Chopina i jego świat.
przychodzi Komando Koziorka, czyli książkowe wydanie Zostaw Wiadomość. Już tylko 23 minuty do północy. Dzisiaj tylko do północy, ale za to za dwa tygodnie spotykamy się, powracamy do cyklu co dwutygodniowego. Już za dwa tygodnie, dwie godziny od 23 do 1 w nocy. A Zostaw Wiadomość od poniedziałku od 23 do 1 w nocy, więc 100% ekstra w gratisie. Rozmawiamy dzisiaj z Dorotą Koman o książkach, które są prezentowane na 55. Międzynarodowych Targach Książki, których patronem jest Polskie Radio. No i są też autorzy, o których nie sposób nie wspomnieć. I są autorzy, których chcielibyśmy Wam szczególnie polecić i są książki, na które Waszą uwagę chcielibyśmy zwrócić. Ktoś napisał taki SMS odnoszący się do Twojego głosu. Aż przemiły głos ma Pani. Chciałbym stać się posiadaczem audiobooka z Pani głosikiem. A ja myślę, że gdyby wiersze wybrane Ryszarda Krynickiego przeczytała mi Dorota Koman, to ja też chciałbym mieć takie nagranie. No i jak ja teraz mam czytać? W pierwszej osobie liczby mnogiej. To wiersz, który poświęcił autor Julianowi Kornhauserowi. Nosimy używane słowa. Wzniosłość i rozpacz zjedzone przez cudze usta. Chodzimy po zapadniach cudzego przerażenia. W encyklopedii odkrywamy starość. Wieczorem udajemy, że wybuchła wojna. Rozmawiamy z Baczyńskim. Pakujemy się w pośpiechu. Przypominamy sobie dawnych poetów, wychodzimy na dworzec, potępiamy faszyzm, po czym triumfalnie w przedziale pierwszej klasy, w pierwszej osobie liczby mnogiej, dajemy wyraz naszej przenikliwości, tak jakbyśmy nie zostali obdarzeni absolutnym słuchem milczenia. To jest wiersz z 1972 roku, z tomu Komunikat, w którym już właściwie można zobaczyć to, co tak bardzo charakterystyczne jest dla Adama Zagajewskiego. To, co wywołało jego długi, doskonały, mądry dialog, prawdziwy dialog poetycki ze Zbigniewem Herbertem, który oczywiście prowadzili, ten dialog prowadzony był w ich wierszach. Nie wiem, czy pamiętasz widokówkę do Adama Zagajewskiego. Zorientowałem się, że właśnie przed chwilą powiedziałem o Ryszardzie Krynickim. Ryszard Krynicki, ale przy okazji Ryszard Krynicki właśnie jest autorem Wyboru, bo to jest przecież, tak, to jest współtwórca, można powiedzieć, to bardzo ważna rola i wydawcą, tak, i wydawcą wierszy wybranych Adama Zagajewskiego. Ale wiesz, to te trzy postaci są sobie bliskie i również Julian Kornhauser, któremu było dedykowane. Zresztą Adam Zagajewski bardzo często dedykuje swoje wiersze. Dedykował i wiersze Brodskiemu, i Miłoszowi, i Czapskiemu. O Czapskim też duża, duża rozmowa na temat scalonych stron podczas tegorocznych międzynarodowych targów książki. Ale to jest takie duże myślenie o języku, o kulturze, o naszej cywilizacji. Mówię teraz o myśleniu Adama Zagajewskiego i Zbigniewa Herberta, a myślę, że i Ryszarda Krynickiego. Jechać do Lwowa, piękny, znakomity wiersz, który wywołał ogromne zainteresowanie i właśnie dialog wokół postaci, wokół wierszy Adama Zagajewskiego. I mnóstwo kartek włożonych przeze mnie pomiędzy strony, ponieważ ta książka jeszcze gorąca dotarła na targi, natomiast myśmy mieli tę książkę już w szczotkach, mogliśmy ją czytać od dość dawna. To jest piękne w poezji. Poezja to jest ten moment, kiedy właściwie jesteśmy sami, my i słowo, my kartka, my i myśli autora. I z drugiej strony targi, które przecież nie są intymnym momentem, prawda? Spotkania takiego oko w oko. A jednocześnie w tym całym tumulcie, tak jak z Saloniku Fryderyka Chopina, mimo że wokół tyle się dzieje, ludzie siedzą słuchani w dźwięki fortepianów, słuchani w opowieść dzisiaj profesora Tomaszewskiego między innymi. Wiesz, i nagle okazuje się, że możesz tam usiąść i porozmawiać ze swoim ulubionym poetą, poetką i że nagle, no właśnie, ta najwyższa półka nie jest tak daleko. Nagle możesz do niej sięgnąć. Wiersz pod tytułem Płomień. Chyba,
bo jest to spotkanie dwóch wrażliwości i akurat Adam Zagajewski to jest dla mnie człowiek, który spośród szumu świata tego potrafi wybrać jakiś element, przyjrzeć się mu, czasem zachwycić, czasami trochę przestraszyć, ale opisać to tak wspaniałym językiem, że powiedziałaś o takim obcowaniu oko w oko z poetą. Ja zabrałem ten tom na urlop. Mhm. Ja czytałem te wiersze na głos. Ja się nimi dzieliłem. I to też wspaniałe doświadczenie. I pomyślałem o jej, że chyba chciałbym, żeby Adam Zagajewski był częściej czytany w polskich domach. To teraz prawda. Może zabrzmieć w polskich domach. Boże, daj nam długą zimę i cichą muzykę i usta cierpliwe i trochę dumy, zanim skończy się nasz wiek. Daj nam zdziwienie i płomień wysoki, jasny. To jest wybór, więc mieliśmy wiersz na początek z czasów, kiedy chyba jeszcze ciebie, Tomek, na świecie nie było. Teraz kończył się wiek. No właśnie, ale Adam Zagajewski zapisuje to, co odchodzi. I teraz nauczycielka dykcji w szkole teatralnej odchodzi na emeryturę. Jest wysoka, nieśmiała i elegancka. Nieco staroświecką elegancją. Żegna się ze studentami, profesorami i nieufnie rozgląda się dookoła. Jest pewna, że będą kaleczyć język bezlitośnie i bezkarnie. Przyjmuje dyplom, później sprawdzi poprawność sformułowań. Odwraca się i znika w kulisach, w aksamitnym cieniu reflektorów, w ciszy. Zostaniemy teraz sami. Będziemy kaleczyć język i usta. Przed chwilą koniec wieku, a tu odchodząca rzetelność, elegancja i język, tak? To jest właśnie jeden z tych wierszy, przy którym taka duża żółta kartka się znalazła u mnie w tym zbiorze wydrukowanym i zbindowanym. Język i wiersz o przyglądaniu się językowi. My to często robimy, prawda, Tomek? My lubimy przyglądać się, jak coś jest napisane. Pięknie językowi przygląda się Adam Zagajewski, jeśli pozwolisz, wiersz pod tytułem Jedwabne. Jedwabne suknie i pończochy, jedwabne stroje dawnych dam, ale to słowo będzie już teraz brzmiało inaczej. Będziemy się zatrzymywali przy tym słowie. To słowo będzie nas zatrzymywało. Piękne przyglądanie się światu. Piękne przyglądanie się językowi. Napisała nasza słuchaczka: pamiętam taki wiersz Krynickiego dedykowany Michinkowi, który zaowocował moimi studiami na historii. Studia zmieniłam po roku, ale została fascynacja poezją. Już za chwilę odezwie się do ciebie Renata i dopilnuję, żebyś ten tom miała w swojej biblioteczce, a ci wszyscy, którzy chcieliby dostać swoje egzemplarze, mogą spróbować. Niech zadzwonią na 22, a później 645-2100. Te wiersze wybrane Adama Zagajewskiego przy takich tytułach tak mi źle, że nas tak czas goni i musimy z wieloma rzeczami pospieszać. A chciałoby się jeszcze chociaż jeden z trzech nowych wierszy, z cyklu z nowych wierszy. Myślisz, że zdążymy wiersz o mojej matce? Tak, ale ostatnia książka wypada, to już wiesz. To wiem. Okay. Będzie za 2 tygodnie. O mojej matce nie umiałbym nic powiedzieć. Jak powtarzała, będziesz kiedyś żałował, gdy mnie już nie będzie. I jak nie wierzyłem ani w już, ani w nie będzie. Jak lubiłem patrzeć, kiedy czytałam modną powieść, zaglądając od razu do ostatniego rozdziału, jak w kuchni, uważając, że to nie jest dla niej odpowiednie miejsce, przyrządzała niedzielną kawę, albo jeszcze gorzej, filety z dorsza. Jak czeka na przyjście gości i patrzy w lustro, robiąc tę minę, która skutecznie chroniła ją przed zobaczeniem siebie naprawdę, co zdaje się odziedziczyłem po niej, jak i kilka innych słabości. Jak potem swobodnie rozprawia o rzeczach, które nie były jej forte i jak ja jej niemądrze dokuczałem, tak jak wtedy, kiedy ona porównała siebie do Beethovena, głuchnącego, a ja powiedziałem okrutnie, ale wiesz, on miał talent i jak wszystko mi wybaczała,
Jak ja to pamiętam, jak leciałem z Houston na jej pogrzeb i jak nic nie umiałem powiedzieć i wciąż nie umiem. To jeden z nowych wierszy, spotkanie z Adamem Zagajewskim, spotkanie z poetami, z Ryszardem Krynickim, z tak długo dawno oczekiwanym Janem Polkowskim, spotkanie z Anną Janko, spotkanie z Julią Hartwig. Boże, tyle spotkań. W sumie ponad 400, a czas nas goni, jak powiedziałeś, tak? A przed nami książka autorki, którą usłyszeliśmy w relacji z drugiego dnia targów. Anna Brzezińska i jej książka Opowieści z Wilżyńskiej Doliny. I my chyba powinniśmy tytułem wstępu powiedzieć, że my no chyba nie często czytamy takie książki. Tak, ale ja postanowiłam to zmienić. Pamiętasz, zmieniłeś mnie, dzięki tobie polubiłam dobre komiksy i postanowiłam również, znaczy nie postanowiłam, zmieniłam swój stosunek do literatury fantasy. Ja nie ukrywam, że troszkę pewnie mnie przerażały nie zawsze najlepsze, moim zdaniem, estetycznie okładki, ale no fantasy to był dla mnie Gaiman, o tak, od Koraliny przez Wilki w ścianach, tak, ale jakoś tak bałam się fantasy. I Anna Brzezińska Opowieściami z Wilżyńskiej Doliny zmieniła to. Ja tę książkę bardzo, bardzo lubię. Okładki niestety nie lubię nadal. Natomiast kiedy czytamy, okładka całą zostaje. Zawartość, proszę bardzo. Ostatnia okładka kryje się, a my czytamy, a kochał ją, że strach. Jestem wściekła, że nie potrafię nauczyć się tak, że nie znam całych cytatów, nie mogę ich zapamiętać, bowiem to jest tak piękny język, tak dowcipny, tak pełen, tak klarowny, taki barwny, prawda, w tej opowieści, no a sama historia o babuni Jagódce, przyznasz, cudo. Babunia Jagódka pełna życia i pełna pomysłów na to, jak różnym ludziom uprzykrzyć życie i jak przy okazji samemu świetnie się zabawić. Czuć w tej książce, że Anna Brzezińska, autorka, jest mediewistką. To jest książka, to nie jest książka napisana przez kogoś, kto fantazy używa dlatego, że nie do końca zna różne realia, więc ucieknie sobie w fantazy. O nie, 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 nie. Tutaj non-stop autorka puszcza oko do czytelnika i jest wiele takich zbitek, już nie mówiąc o skrzącym się dowcipie, ponieważ tutaj non-stop jest jakiś albo drobny cynizm, jakiś kawałeczek ironii. Są takie sformułowania i opisy, które no, pokazują nam, że ja fantastycznie wiem, o co chodzi. No, chociażby cała masa określeń, nawet na sprzęty domowe, na rzeczy codziennego użytku, które sugerują, że jednak Anna Brzezińska porusza się w tym po prostu fantastycznie, porusza się w tym bardzo naturalnie i wrzuca nam do tego świata fantasy rozmaite rzeczy, tak żebyśmy non-stop musieli się orientować na nowo i żebyśmy nie pozostali w takim błogostanie i w takim przeświadczeniu, że my już wiemy, jak to się skończy. Bo tak wcale chyba nie jest, co? No, zupełnie nie wiemy, chociaż kiedy pojawił się świniopas u babuni Jagódki, a babunia Jagódka miała ten cudowny eliksir, po którym chyba muszę się wybrać jak proboszcz i władyka po różne medykamenty, tak ja też, bo wiecznie zawsze piękna i młoda, więc muszę się wybrać do babuni Jagódki. Ale wiesz, przewidywałam, jak to się skończy dla świniopasa i cóż będzie miał on wspólnego z capem. Natomiast fantastycznie mieć taką studnię, gdzie można zajrzeć i zobaczyć, nie idź tam, nie idź. Ale w opowieści z Wilżyńskiej Doliny, naszej wielokrotnie nagradzanej, bo aż trzykrotnie dostała Anna Brzezińska Nagrodę Zajdla, to największa nagroda, jaką można dostać, dostało się wierszopisom, zauważyłeś? Mogę taki króciutki fragmencik? Proszę. Napisałem paszkwilu sprzeciwko księciu panu, a że był wierszowany i łatwo wpadał w ucho, wnet go pół miasta powtarzało. Na szczęście miałem kilku przyjaciół przy dworze. Ostrzegli, żebym się w górach przytaił, póki księciu złość nie minie. Co mnie złocznie uczynił? Babunia Jagódka skrzywiła się. Nie miała bowiem zaufania do wierszopisów. Byli wedle niej podrzędną formą wędrownego parobka. Też włóczyli się nieustannie w poszukiwaniu łatwego zarobku. Pili i łajdaczyli się tak samo jak oni i równie trudno było ich zapędzić do roboty. Utopiec wychylił z tataraku wielką, bladą głowę i pytająco uniósł brew.
nic z tego, wymamroliła babunia, której nieoczekiwanie przyszło do głowy zgoła odświeżająca myśl. Opowiedzcie mi o książęcym dworze, powiedziała głośno i zatrzepotała rzęsami. Widzisz, jak się używa takich eliksirów, to się nawet trzepocze rzęsami. Ale wierszopisom się nieźle dostało, co? Taka podrzędna forma wędrownego parobka. Wiesz, różnym osobom się dostaje, bo chociażby taki obrazek. Nie wiedzieć też, co tknęło władykę, człowieka ostrożnego i nieskłonnego do szaleństw, że na widok czarnobrodego zbira, nie zwlekając, ruszył do opata i wymógł na nim ułaskawienie. Nie poszło łatwo, bo braciszkowie zrazu za nic nie chcieli ulec namową władyki, podnosząc krzywdy uczynione przez rufiana świątobliwym pielgrzymom pod samym opactwem. Dopiero sakiewka srebra rzucona na stół przez zeźlonego władykę bezpowrotnie ucięła płomienną dysputę o praworządności i pokucie za grzechy. Opat ciecierka pochwycił trzosik, mamrocząc podziękowania za szczodrobliwość i nabożną łaskę. Nabożną troskę. Słuchaj, to, powiedzmy też, że to jest książka dla dorosłych. To jest zdecydowanie książka dla dorosłych i dla ludzi z poczuciem humoru i którzy lubią czytać i w ogóle cudowna. Ale to jest były. I momenty były, ale jest to książka, gdzie babunia Jagódka świetnie zna się, słuchaj, na PR-ze. Ponieważ kiedy mówią jej, żeby wszystko zadała tak jak trzeba, ona odpowiada, durniście powiadam, bo tu nie idzie o to bynajmniej, by Jarosławna szczęśliwie dożywała swych dni z tym sołtysim zasmarkańcem. Idzie o to, aby interes się kręcił. Guszlarz nie odrywał od niej wzroku. A tak babunia ujęła się pod boki. Lubczyka trzeba zadać Jarosławie i wioskowemu głuptakowi. Oczywista, jej ojciec przyleciałby w te pędy i nie żałowałby grosza, żebyście urok odczynili. I pozbywczo się głuptaka, ze szczęścia nie pisnąłby ani słowa, kiedy Jarosławna zakochałaby się w wędrownym parobku. A zakochałaby się niezawodnie, bo dziewuchy zawsze po żniwach tracą rozum dla wędrownych parobków. Widać, taki jest zwyczaj. I tak to pisze Anna Brzezińska, która zorganizowała fantastyczną Ars Fantastikę. Poprowadziła dzisiaj dwa bardzo poważne panele. Zorganizowała, zaprosiła między innymi Andrzeja Sapkowskiego, Jacka Komudę, zaprosiła Jacka Ciszewskiego, jest Wita Szostaka, Jacka Piekarę, no po prostu fantastycznie. I dziś, kiedy patrzyłam, tak, i wiesz, kiedy dziś patrzyłam, jak ludzie tego słuchają, jak im to jest potrzebne, jak zdobędą ten czas, którego nie mają, żeby pobyć. Byli tacy, którzy przyszli o 16, a wyszli wraz z zamknięciem o 19, więc no po prostu znakomicie. Powiedziałeś, że nie porozmawiamy o książce, która za 2 tygodnie, Krzysztofa Globisza, z którym też będzie spotkanie, ale pomyślałam, że chociaż początek tej książki będzie cudny jako kłęka. Początek, co będzie robił, kiedy się zestarzeje? Czy potrafi pan sobie wyobrazić, że nie jest aktorem? Widzi się pan w innej roli życiowej? Nie. Gdyby mi teraz powiedziano, że nie będę już aktorem, byłbym zrozpaczony i zagubiony, bez szans na życie. Ale mam już plan na starość. Będę czytał. Jesteśmy bardzo starzy. Myślę, że podzielamy ten plan. Bo czytamy. Tak zaplanowaliśmy sobie emeryturę. A notatki o skubaniu roli, tak? Za dwa tygodnie. Mm-hmm. Ale jeszcze Anną Brzezińską chcemy się podzielić i opowieściami z Wilżyńskiej Doliny. 22 645 2100. Dzwońcie i odbierajcie. I pamiętaj, że jeszcze podzielimy się filmami. Pamiętasz? Mamy filmy i mamy muzykę. Mhm. I to wszystko dla Państwa, a tak bardzo, bardzo, bardzo dużo pięknych nowych książek, czasem jeszcze gorących, właśnie takich dowożonych prosto na targi i mnóstwo autorów czeka na Państwa jeszcze całą sobotę. W sobotę dzieje się najwięcej do godziny 19, a w niedzielę już o 17 się spotkamy i następne takie wydarzenie dopiero za rok. A ja na razie żyję tym i 163 strony kalendarium przede mną. I jak tu być w dwóch miejscach jednocześnie? Szczególnie, że czasami trzeba być w Lublinie, a targi w Warszawie. No, ale wrócisz, jeździ, przyjedziesz. Wrócę. A wiesz, nie powiedzieliśmy jeszcze o przecinku i kropce, ponieważ opowiadaliśmy o tym konkursie na najpiękniejszą książkę dla dzieci w wieku 5-8 lat, a w pierwszy dzień targów poznaliśmy... Ta-dam. Tak, wygrała książka, cieszę się niezmiernie, bo książka polskiej autorki z polskimi ilustracjami młodego, znakomitego wydawnictwa. Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki. Roxany Jędrzejewskiej Wróbel. Omawialiśmy najpiękniejszą książkę roku, rozumiesz?
i z ilustracjami Jony Jung, doceniona no tym razem, już to jest ta część, kiedy wybierali czytelnicy. Nie znaliśmy wyników do ostatniego momentu. O włos podobno przegrał Billy jest zły, którego jeszcze koniecznie musimy Państwu przedstawić. Bardzo polubiłam Billego, czytając książki, ponieważ miałam przyjemność wybierać, być w jury wybierającym te 10 najlepszych, z których potem wybierali ukochaną książkę, ulubioną właśnie czytelnicy. I wybieraliśmy, bo myśmy też głosowaliśmy. Natomiast chcę powiedzieć, że ruch wokół maleńkiego królestwa królewny Aurelki tak wielki, że książek gdzieś zabrakło, wydawcy dowozili, stoi triumfalnie, podobnie jak Dong, ponieważ nagrodę Donga, kiedy się nie widzieliśmy przez te 2 tygodnie, otrzymał Zielony Inikt Małgorzaty Strzałkowskiej, wielkiego Donga, więc też się cieszymy, prawda? I ogromnie się cieszę, że w ogóle większość tych najwspanialszych książek tutaj jest z ilustracjami. Piotra Fąfrowicza, który całkiem niedaleko od Lublina w Kazimierzu nad Wisłą mieszka. Dorota, kończymy. Ale szkoda. Kończymy. Targi jutro rano i jeszcze w niedzielę. Bardzo dziękujemy. Dorota Koman, przyjaciel książki, była razem z nami. Dobranoc. I ja dziękuję za dzisiejsze Zostaw Wiadomość. Zapraszam na poniedziałek na 23. Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.